Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Waretkowie. Jak widzicie, jestem aktualnie na mojej toast głowie, to na toast house na samym szczycie. I słuchajcie, jak wygląda sytuacja. Na wczorajszym odcinku odkryliśmy, że Dave coś tam kurczę do Milki jakieś w ogóle rzeczy daje, jakieś niespodzianki, prezenty i tak dalej. Później był odcinek u Milki, w którym dowiedziałem się, co jej dał, i to był jakiś list w ogóle, więc jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zapraszam do Milki na kanał. Możecie sobie tam zerknąć rzeczywiście, co się wydarzyło. Tam też tak wam zaspoileruję, taki wiersz freestyle'owy zawaliłem, więc jak chcecie zobaczyć mój freestyle wiersz, to wbijcie tam oczywiście. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę po pójdę do Milki, ponieważ ona jest aktualnie u siebie na chacie, wyszła jakimś cudem ze szpitala, ale w sumie jak się czuje dobrze, no niech tam nie siedzi, to też nie ma sensu. Bycie w szpitalu nie pomoże jej w odzyskaniu pamięci, więc po co ona ma tam siedzieć, jak się czuje dobrze, to nie ma sensu. Ale pójdę dzisiaj do niej po to, żeby właśnie porozmawiać z nią, jakby podpytać właśnie, jak wygląda sytuacja z Dave'em, czy ona tam, wiecie, czy może go lubi go, czy nie lubi, bo wiecie, ja tak, no, byliśmy kiedyś razem w tym Minecrafcie, nie, były tam jakby znaczący, że tak powiem, moment w naszej historii na Palionowie, no i gdzieś tam, wiecie, no tak sentymentalnie do tego troszkę tak jakby wracam, no i tak, no tak dziwnie by mi było, jakby tam Dave z Milki coś, wiecie, o co chodzi, nie, więc jakby tak muszę się podpytać, jak wygląda sytuacja, żeby być jakby, wiecie, nastawionym na to, no jakoś, nieważne jak, ale żebym po prostu na to był jakoś nastawiony. No ale zanim przejdziemy do Milki, to was bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na mój drugi kanał, Filip Szczypka, ponieważ tam codziennie wlatują vlogi, bardzo fajne vlogi, nad którymi bardzo dużo czasu spędzam, bardzo długo je montuję, bo są naprawdę mega długie. Na przykład dzisiaj montuję materiał, który łącznie jest jakby godzinowo, to jest 2,5 godziny materiału i muszę z tego zrobić dla was 20 minut jakieś, więc po prostu ten materiał będzie mega, mega długi i on pojawi się jakoś na dniach, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie, żebyście sobie weszli i zobaczyli, bo myślę, że warto. Ja się staram bardzo z tymi vlogami, więc zrobicie mi mega prezent, jak tam po prostu pójdziecie, zobaczycie, jak wygląda sytuacja, bo uważam, że jest warto, uważam, że jest warto. A ja w tym momencie wchodzę tutaj do Milki na chatę, oczywiście wchodzę puk, puk do środka. Halo? Tutaj jest znowu dziura. Nie pod drogą. Halo. Dobra, co to jest za siedzenie na krześle? Co jest? Proszę, tutaj, prawda? Siedzę sobie. No dobrze, dobrze. No i bardzo dobrze. Widzę, że choinka. Dlaczego nie ma lampek na choince? O. Patrz. Jak ci smakuje? Wrzuciłam ci tam. No powiem ci, że jest całkiem git. Ale. Aha. O! Chcesz pośpiewać. Dobrze. Czekaj, ale to musimy inaczej to zrobić. Ja biorę ten statyw, stanę sobie tu gdzieś dalej. Czekaj, tak. O. I tak, uwaga. Zaśpiewam ci piosenkę, która była ze Shreka. Osioł ją śpiewał, uwaga. Jestem taki sam jak palec albo coś tam. Coś tam ze sto, samotność wie, ciężki los. Zostań moją dziewczyną. No, co? Tak, co? Co? Nic, mikrofon oddaję oczywiście, tutaj, prawda, teraz możesz ty siąść tam, pośpiewać sobie, tutaj, Czesława Niemena poproszę, uwaga. Czesława, dziwny jesteś, świat. No. Ej, yo, to zaczęliśmy w tym momencie, jakby Czesława Niemena nie pomyśleć, dobra, o tej piosence. Zazwyczaj szczerze wszyscy myślą o Śnie o Warszawie, bo to jest jego najpopularniejsza piosenka. Aha, faktycznie, ty też, się, no, czekaj, jak leciał Sen o Warszawie? Kurde, on na końcu języka na piosenkę. Fantastic, the bomba. Dobra, nieważne. W każdym razie nie pamiętamy, jak to leciało, nieważne. W każdym razie przypomni nam się kiedyś jeszcze dla was, prawda, zrobimy piękny prawda, występ śpiewania Czesława Niemena. Nieważne, wy nie pamiętacie, tak to jest. Nieważne. To, znaczy, wy też nie, dobra, nieważne. Ale przynajmniej ale coś tam znamy, wiemy. Okay, okay, jesteśmy rozeznani w temacie. Okej, okay, słuchaj, ja dzisiaj przyszedłem do ciebie, ponieważ coś dla ciebie mam, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale jak byłaś jeszcze w szpitalu, to tam wybraliśmy dla ciebie takie specjalne drzewko. I to drzewko jest jeszcze bardziej specjalne niż było ostatnio. Ja chciałbym ci je dzisiaj pokazać, więc zapraszam bardzo serdecznie na wyprawę. Pokazać ci muszę, prawda, no po prostu ci muszę pokazać. No a tak poza tym, to no chciałem się spytać, jak sytuacja z tym listem, co od Dave'a dostałaś. Jak tam ten wygląda? No nic, no wiesz co, nie wiem, coś jakby... Ciężko, no co ci mam powiedzieć, jakby... A gadałaś mega z nim, sytuacja, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Okej, okay, dobrze. Mega dziwna na jest sytuacja, wiesz, to jest zupełnie coś nowego. No i tyle, no co ci mam powiedzieć, no. Ale to co, no, nie wiem, kurczę, lubisz go? No, nie wiem, nie znam go w sumie. Czyli go nie lubisz? Tak, naprawdę. No nie, no, nie, że go nie lubię, no lubię go, no, ale no... A jak bardzo go lubisz?
No nie bardzo. A, no dobrze. To dobrze czy źle? No, aż mi ścięło. No nie wiem, no jakoś nie znam go po prostu, okay. Bo co ci mam powiedzieć. Dobrze, jakby... ale to teraz musisz zamknąć oczy. Musisz patrzeć się w dół i to poczekaj, podejść tu do tej. A chodź jeszcze, tu jeszcze możesz tu iść. Tu dopiero zza rogu, to ci, okay. To ci tutaj, prawda, zasłonimy oczy. O, tu. Tu w tym momencie patrz w dół i idź za moją pupą. Dobra, patrzę się dobrze. Na nią. No, zapraszam. W takim razie. Tu wychodzimy w zakręt, uwaga, tu. I już jesteśmy tuż blisko drzewa, które muszę ci pokazać. Uwaga, stój tu, stój, zatrzymaj się, ale jeszcze się nie patrz, jeszcze się nie patrz. Stań tyłem. Tak. Popatrz się w szpital. Dobra. O, super, dobra. O nie. Nie mogę, dobra, tu. I teraz tak. Okej, możesz się popatrzeć. Aha, niespodzianka. Wow. Jak tam ci się podoba? Drzewo, yo. Wyjątkowe drzewo for you. Prawda, różowe. Ale cute. Ale przygotowałem coś jeszcze, mamy tu. Śliczne, różowe. Co? No jest takie ładne. No, najpiękniejsze to jest różowe. No tak, ale patrz, tutaj jeszcze patrz, jak jest takie pluszak jeden, tu prawda, jednorożec tęczowy i prezent dla ciebie, możesz prezent otworzyć. Okej, okay. Wow. Mam dla ciebie golema, który trzyma kwiatka. Dałem ci kawę, bo wiem, że kochasz kawę. Dałem ci również róże, bo róże są duże, jak uczucia duże są. Okej. Okay. Wiesz, o co chodzi. I tort. I tort ci dałem, okay. Byśmy mogli sobie tutaj wspólnie zjeść na niego popatrzeć. I tu, prawda, widzisz, jak golem pięknie tu... róże to... A, bo róża widać tylko z twojej strony. Ta róża jest taka specjalna, że ją widać tylko po twojej stronie, bo ona patrzy się na ciebie. Tak wygląda sytuacja, że ona tylko jest po twojej stronie. Tak wygląda sytuacja. Jak, prawda, oceniasz? Mega cute. Tak? Serio. Mhm. To super chyba. No, dawno nie takiego nie zrobiłem. Ale to drzewo jest takie fajne, ruszowe. Jest, tak, bardzo a tu patrz, jakie złote. Złote, bo... No widzę właśnie, złote, no. Mam złote serce. No wow, fakty. To są fakty totalnie. Mam złote serce, może dać mi torcik? Tu jest. A, przepraszam, nie chciałem ci go oczywiście zabrać. Tu oczywiście możesz w sumie całe drzewo jest twoje, możesz je w sumie rozebrać, możesz sobie zabrać. Chyba, że chcesz. Nie, no je nie chcę go sobie rozebrać. Ale wiesz, dzisiaj znaczy jest jeden problem, jest tutaj kilka takich Meneli, Juli, Def i Bzyku się nazywają, które mogą to złoto tutaj chcieć podkraść, więc no akurat, że tak powiem. Okej. Okay. Trzon bym zabrał. Ja je sobie. Spokojnie, ja je ogarnę, Dobra. Wiesz co, możemy ewentualnie ogrodzić je czymś, żeby było, że jest pod ochroną. Ogrodzić. Okej. Okay. Możemy zrobić modły jakieś uga buga wokół, żeby wiesz, żeby było chronione. Uga buga, uga buga, uga buga, uga buga. Nie wiem, kurde. Uga buga. Możemy, a nie możemy po prostu to płotkami ogrodzić? To jest myśl. Oczywiście, że tak. Na co ten płot? Komu? Ogrodźmy to po prostu. Czekaj, aha. Że aż tak. Okej. Okay. Że po prostu ma swój własny obszar to drzewo. No rozumiem. Tak. Rozumiem. Ej! O. Tu, o prawda, okay. cudownie. A ty miałeś jakieś płotki ze sobą. Ej, to masz tutaj, żeby zamurować no tak, to, bo tak rozwaliłem. O, dobrze, super. Nie, proszę, nie możemy zostać rozdzieleni. Sorry. O. Dobrze, mi się wydaje, że... Mi się wydaje, że... No, że to pięknie wygląda to drzewo. No, ono jest, tak ono jest teraz... Ono jest najbardziej wyjątkowe drzewo. Myślę, że teraz będziesz pozytywnie wspominać pobyt w szpitalu. Fakty. No, dzięki temu drzewu mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj wracać, ale... Oczywiście, tak, że nie. Już nigdy nie musisz tu wrócić. Oczywiście, że nie. Dobrze, no, a teraz... No, to uciekłem, ale no... Dobrze, no to słuchaj, tak. To... Tak chciałem się spytać jakby... To co z Dave'em? No ale co ma z nim być? No. Aha, jeszcze w ogóle. No. Patrz. Myślisz, że jak będę miał tutaj dom, będzie git? Tutaj? W tym miejscu, no. To nie wiem, trochę ten słup tu przeszkadza. No, ale... a w ogóle, dlaczego tutaj to powstało, powiedz mi? Dobrze, ponieważ po pierwsze, kalmary nie miały gdzie pływać, po drugie, jakby nam brakło wody, to mamy dużo. No dobra, to jest takie brzydkie. No dobrze, no, mogę to rozebrać for you. Serio? No, i tu byś chciała mieć dom? Tu w tym miejscu? No nie wiem, no tak myślałem, że tutaj na przykład, tu jakieś takie sobie ale, zrobię. Ale, a to nie za blisko, żaby. Żaby później się no tu... No ale to gdzie, ale nie ma to innego miejsca, no. Kurczę, patrz, dla ciebie na górze jest miejsce, tam, za mną. Za tobą. Tutaj jest cudowne. Widzisz, jest takie... tu, dla ciebie, to ja wytnę te drzewa.
Nawet zacznę tak? Już teraz. Wow. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Tak, dokładnie. Naprawdę na dużo mnie stać. Tak, tak. I okay. Na koniec świata jeszcze dalej. Wow. Ej, cute, serio. Nie wiem, kurde, gdzie mam sobie zamieszkać. Tu, patrz, ja nawet, wiesz co mogę zrobić? Mogę nawet zrobić... Co możesz zrobić? Mogę, patrz, tu mam taką specjalną strzałę miłości. O, trafiła mnie. Okej. Okay. Trafiła cię strzała tak, miłości. Trafiła mnie strzała miłości, gdyż tu trzeba z tyłu wybudować dom. I wiesz, jak to, że tak powiem, kilku kumpli, weź patyka albo dwa. Albo dwa. Powstanie dom, w którym mieszkać się da. No więc, kurczę, yo, let's go. Kubuś kocha takie hefalumpy to jest. Ej, bez kitu. No, to tak. Jest była taka bajka fajna. Odblokowałeś mi wspomnienie właśnie. To prawda, więc słuchaj, możemy właśnie kilku kumpli wziąć, patyka albo dwa i wybudować dom, w którym mieszkać się da. Co ty na to? Dom, okay. Dom wielki, jak te drzewa belki. Okej, okay. Jesteś mocny, naprawdę, jakby to nie można ci odebrać tego, że naprawdę ja potrafię żyłować. Co ta miłość ze mną robi? O, strzała znikła. Trafiła we mnie jeszcze jedna. Okej. Okay. O, uczucie nigdy nie zgaśnie, pamiętaj, tych strzał mam jeszcze mega dużo. Oj, trafiły mnie dwie. Okay. Ajajaj. No, okay. Więc słuchaj, tutaj jest, no, wydaje mi się, że tu jest idealne. W ogóle byś miał o wiele lepszy widok. Dodatkowo nie musielibyśmy rozbierać tej naszej dużej tuby z wodą, która daje nam zaopatrzenie, żebyśmy mieli co pić. Po trzecie byś była daleko od żaby, która tutaj jakieś, kurczę, nie wiadomo jakie, chce tutaj robić te podchody. I tak dalej. No i wiesz, ogólnie... Plusów by można było wymieniać, a minusów jak nie było, tak nie ma, no. Okej. Okay. No. Dobra, ja muszę stanowić. No dobrze. Patrz, tutaj nawet możemy zasadzić twoje drzewo. O, moje ono drzewo. Ono już jest nazwane twoim imieniem. Okej. Okay. Ono wyrośnie nawet czekoladowe, mówię ci. Czekoladowe drzewo. Bo milki. Dobra, milki. Tak, i na nim będą rosły Milky Way'e. O, Milky Way, mówisz. Tak, a trzonem no, będzie że. Czekolada Milka. I to nie jest reklama. Czekolada Milka. I to nie jest reklama. Chciałabym, żeby była, szczerze powiedziawszy. Tak. Byłoby fajnie. Ale gałązki to już bedel. Mhm. Ja bym chciała Kinder, coś z Kindera. Dobrze, dla ciebie będą na tym nawet Kinderki rosły. Szokobonsy yeah. I inne takie. Co chcesz? Szokobonsy są sztosem. To prawda. Dobra. Słuchaj, no w takim razie no ja tyle chciałem jakby tak naprawdę z tobą porozmawiać, okay. Pokazać ci to drzewko. Wiesz, ogólnie bardzo miło będę wspominać to nasze tutaj starcie, nasze, prawda, tą kolaborację tutaj, to, która właśnie miała miejsce. Ty w ogóle masz takie białe tutaj pod szyją jak ksiądz. Jak ksiądz? Że koloratkę. No, nawet nie wiedziałem jak się to nazywa, ale właśnie o to chodziło, no. No, a to jest po prostu ten, bluza. Aha. Ja muszę, czy ja powinnam świąteczne ubrania mieć teraz tak, już? Tak, i ja mam dla ciebie świąteczne ubrania. Masz dla mnie świąteczne ubrania? Przyniosę ci je jutro. Dobra. Jutro będziesz miała takie świąteczne ubrania. Idealne. Takie świąteczne ubrania. Takie jak, dobra, czekam. Jak ja, mam taki sam. Okej. Okay. Dobra. Czekam. To do zobaczenia razie. Jutro w takim razie. Dobra, do Chodź. Zobaczenia, tak, pa, pa. Pa, masz to stan na drogę. Ej, wiadro ci rzuciłem. Tu, tost. Wiadro, to wiadro. Trzym tego tosta i proszę, okay. Nie zapomnij o mnie. Nie zapomnę o tobie. Dziękuję, do jutra. Żegnaj. Hej. Pa, pa. Dobrze, widzowie, dowiedzieliśmy się czegoś. Okej, czyli Milky tak naprawdę, no nic, nie czuję do Dave'a i tak dalej, więc możemy być chyba póki co spokojni, aczkolwiek, no, powiem wam, że to jest dalej niepokojące, że Dave coś tam do niej zarywa, no jest to takie... no dziwne, no ale dobra, w każdym razie nie będę tego oceniać. Widzimy się w takim razie na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Tyle, pozdro, pa.